Dzień dobry. Jak wiecie, moi drodzy, uwielbiam porównywać święta Bożego Narodzenia i święta Wielkiej Nocy. Niestety, jeśli chodzi o dekoracje, cały czas przewagę mają święta Bożego Narodzenia. Nie o dekoracje, o nasze zaangażowanie w robienie dekoracji. I tym razem znowu będziemy się bawić w zamień rzecz z Bożego Narodzenia na rzecz z Wielkanocy. Wieńce. Kojarzycie wszyscy te wieńce, które robimy z iglaków. Coraz chętniej to przyszło do nas z Ameryki. Wieszamy na naszych drzwiach. Zamiast Kacpra i Melchiora i Baltazara zdobią to wszystko, mówiąc, że jest właśnie okres Bożego Narodzenia. A teraz wróć. Jesteśmy sobie w Wielkanocy i będziemy robić wieniec przepiórczy. Dlaczego? Mamy przepiórcze pióra i mamy atrapę. Udowodniłam wam to właśnie. Przepiórczych jaj. To jest za 3 złote zakupione na targu w Broniszach. Coś, okrąg, wieniec ze styropianu, na którym będziemy to wszystko umieszczać. Oczywiście niezawodny klej na gorąco. Słuchajcie, przede wszystkim zaczynamy od największych materiałów, czyli od naszych jajek. I to będzie tak naprawdę praca dosyć banalna, bo nie musimy tutaj robić jakiegoś wielkiego projektu. I te jajka nam się świetnie trzymają. Chodzi o to, żeby było ładnie. Jak w ogóle w życiu. Przyklejajcie te jajka w różne strony, żeby też ten wieniec nie był za bardzo równomierny, bo wtedy nie będzie taki piękny. Właśnie zdałam sobie sprawę, że robimy coś w stylu odwrotnego gniazda. Teraz tak, wieniec będzie nam wisiał na drzwiach, dlatego nie musimy wcale z drugiej strony też robić go jajecznego czy jakkolwiek innego. I nie tylko dlatego, że nikt tego nie zobaczy, dlatego że czasem nawet warto się wtedy postarać, tylko dlatego, że on będzie się ładnie układał. Uwielbiam czynności, które sprawiają, że kompletnie wyłączam myślenie. Jestem w stanie się skupić tylko na jednej rzeczy. Podobno to jest w ogóle jakiś taki genialny sposób. No, na tym polega medytacja, żeby nie zwariować w normalnym życiu. Zrobiono kiedyś takie badania na temat szczęścia. Nawet powstał na chwilę instytut na jednym z amerykańskich uniwersytetów, który zajmował się wyłącznie tym. I okazało się, że takie szczęście, które mamy, kiedy na przykład wygramy w totolotka, mija, nie chcę skłamać, ale mniej więcej po 7 czy 8 miesiącach. Nawet jeżeli totalnie zmienia nasz status społeczny i nasze warunki życia. Po prostu nasz organizm, nasz mózg przystosowuje się do nowego życia. Natomiast prawdziwe szczęście, takie, które można zmierzyć różnymi rzeczami podłączonymi do naszego mózgu i poziomu endorfin, osiągamy wtedy, kiedy czujemy tak zwany bezczas, moi drodzy. Bezczas, czyli kompletnie nie wiemy, czy jest rano, czy jest wieczór, po prostu jesteśmy totalnie zatopieni w jakiejś czynności. A ciekawostką jest to, że zaraz po tym, kiedy naukowcy, słynni amerykańscy naukowcy, doszli do takich wniosków, badania wstrzymano, bo okazało się, że firmy, korporacje zaczynają z nich korzystać, żeby jeszcze bardziej usiedlić swoich pracowników. Bo w końcu, skoro praca może powodować szczęście, to warto z tego korzystać. No więc ja uważam, że dużo lepiej znaleźć bezczas w jakimś hobby, w upiększaniu swojego życia. Mój bezczas. Chociaż już widzę, że mi tutaj mój realizator kiwa głową, że mój bezczas będzie u was przyspieszony. Wszystko by było wspaniale, gdybym mogła przewinąć po prostu materiał i w pewnym momencie odwrócić się w ten oto sposób. Obciąć wstążkę i przyczepić ją, zanim przyczepiłam te wszystkie jajka. Niestety jest po ptakach, ale radzenie sobie z przeciwnościami, moi drodzy, też jest fajne. Choć też ten wieniec oczywiście musi być za coś powieszony i najładniej, jeżeli gdzieś tam wpleciemy wstążkę. Tak samo jak przy tych wieńcach, które robimy na Boże Narodzenie. Dobra, zaraz będę myśleć, natomiast na ten temat, już tutaj ta wstążka przypomina mi o tym, o czym zapomniałam. Natomiast teraz będziemy umieszczać pióra w tym wszystkim. I teraz zobaczcie, cały ten kształt, który powstał dzięki jajkom, jest dużo bardziej przestrzenny oczywiście. I nie wiem, jak na niego patrzę, to mnie wcale nie dziwi to, że to jest dokładnie odwrócone gniazdo, no bo jajka powinny być w środku, a nie na zewnątrz. Teraz po prostu poprzyczepiam pióra. Według własnego uznania
Można je zrobić wyłącznie pod spodem i wtedy one stworzą taki pióropusz miękki, ale chyba wolę je wpleść gdzieś tutaj sobie. No tak, nie są to pióra pierwszego sortu, które sprzedano mi w torebce. Ale dam radę. Jesteś strasznie brzydkim piórem, ja cię tutaj nie chcę. O, ale to są ładne pióra. I ten wieniec jest gotowy. Chcę wam powiedzieć, że człowiek, który stoi za tą kamerą, kompletnie nie jest zadowolony, jest nawet rozczarowany, bo on chciał, żeby było tego wszystkiego więcej, żeby on był taki jakiś bardziej, nie wiem, w stylu karnawału w Rio chyba. Nie, ja uważam, że na białych drzwiach pięknie będzie wyglądać wieniec, który właśnie ma bardzo prostą formę, prosty kształt, a gdzieś od razu nam się miło kojarzy.